Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy tutaj lekką kosę akumulatorową Stihla o znaczeniu FSA45. Kosa wygląda tak. Dostarczana jest w kartonie. W środku kartonu znajdziemy instrukcję obsługi w języku polskim, okulary ochronne, ładowarkę. Zrobimy sobie zbliżenie tutaj na parametry tej ładowarki, na końcówkę. No więc tak, kosa tutaj posiada zintegrowany akumulator litowo-jonowy. Tutaj czas ładowania od 0 do 80% wynosi 145 minut, od 0 do 100% wynosi 210 minut. Możemy sobie tutaj sprawdzić stan ładowania tego akumulatora, wciskając ten przycisk. Tak widać, akumulator jest naładowany. Kosa waży 2,3 kg. Średnica cięcia 25 cm. Tutaj czas pracy na tych nożach 20 minut. Czas pracy na żyłce, bo żyłkę też również możemy zamontować, 12 minut. Wydajność tutaj cięcia około 50 metrów kwadratowych. Tutaj mam taki komplet noży, 8 sztuk, około 8 zł kosztuje. Z tyłu jest numer seryjny. Żyłka około 10 zł. Żyłkę montujemy tutaj w tych otworach. Dokładnie tak, jak tutaj jest w instrukcji. Bardzo łatwe montowanie tego nożyka, wystarczy tylko wcisnąć, wyciągnąć, jak się zużyje, zakładamy odwrotnie. O, tutaj może przełożę sobie tak jak teraz. O, i pociągamy i to wszystko, już jest zablokowany. Tutaj ten nożyk. Mamy regulowany uchwyt, wysokość za pomocą tutaj tego przycisku. Naciskamy i możemy sobie tutaj wysunąć ten wysięgnik lub też wsunąć. Mamy również tutaj regulowany uchwyt odwiedniowy, także możemy sobie tutaj zmieniać jego położenie. Czyli możemy w tej pozycji, w różnej pozycji tutaj ten uchwyt zmienić. Mamy również tutaj regulowaną tutaj tą jednostką tnącą, ma 4 stopnie tej regulacji, także naciskamy tylko i możemy sobie regulować za pomocą tego tutaj przycisku, nawet do 68% stopni, przepraszam, nie procent, stopni. Mamy tutaj pionowe przycinanie krawędzi trawników, tutaj żeby zrobić taką fajną tutaj przekładkę, to wystarczy tylko przycisnąć ten przycisk, tak widać 90 stopni tutaj, wciskamy, przekręcamy i to wszystko. I mamy tutaj już w tej chwili do krawędzi przełożone. Całość wygląda tak. Pod spodem znajdują się noże zapasowe. Jeszcze tutaj jedną z takich ważniejszych rzeczy, tutaj znajduje się kluczyk, za pomocą tego klucza dostarczanego również tutaj w komplecie możemy uruchomić, to jest taki klucz bezpieczeństwa, bez niego tutaj nie uruchomimy tego silnika elektrycznego, należy go wcisnąć, dopiero wtedy jest możliwość uruchomienia tutaj tej kosy. Ja pozwolę sobie ją tutaj uruchomić. Mamy tutaj takie dwa przyciski. Ten jeszcze uchwyt muszę dodać, że jest gumowany, także jest bardzo wygodne to w trzymaniu. Dobra, uruchamiamy. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do moich dalszych filmów.